Wszędzie, kurwa, chamstwo. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. Anna przeczytała jakieś opowiadanie i koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa. A tamte, takie postrzępione. Wzerikani nazywają je rajskimi ptakami, ale Tamara mówiła rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się Dei. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. Współczuję z powodu twojej straty, ale niewiele dało się zrobić. Nie. No, teraz już nie. Wiadomo. Było za późno. Mogłem działać wcześniej. Wywieźć je z tego cholernego Velen. To wszystko przez tę zaszczaną dziurę. Tu nic nie mogło pójść dobrze. Mam informacje o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Chodźmy do środka, trochę tu chłodno. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oxenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna? Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Widziałem, rozmawialiśmy chwilę. Pozwoliła ci przekazać, że nic jej nie jest. Kiedy wraca do domu? I że nie wróci do ciebie. Jak to? Nie wróci? Ale ja tu wszystko dla niej przygotowałem. Pokój czeka, posłałem po nowe trzewiki do Toussaint. Jak to nie wróci? Im szybciej się z tym pogodzisz, tym lepiej. Spójrz prawdzie w oczy. Nie byłeś najlepszym ojcem. Prawda. Nie byłem. Ale zmieniłbym się, gdyby tylko wróciła. Gdyby obie wróciły. Może jeszcze nie wszystko stracone. Mówi, że jest w Oxenfurcie. Może jeszcze nie wyjechała. Może zgodzi się mnie wysłuchać. Spróbuj, ale na twoim miejscu nie robiłbym sobie nadziei. Spróbuję. Muszę. Bez niej, Janeczki, moje życie nie ma sensu. Nie mam nic do stracenia. A właśnie, co z moją Aneczką? Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? Aż mi powiesz, co z Ciri, tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kości miała za stan od leżenia. No, ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Aleś nim za to pięknie wywijała. Gdzieżeś się tego nauczyła? Tu i tam. Nie dziwota, jak się sama po szlaku włóczysz. Teraz już nie jest sama, teraz należy do kompanii. Ha, 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 no właśnie. Do kompanii należysz, piliśmy razem, o, i odyńca żeśmy upolowali. A dalej nie wiemy, skąd żeś się tu wzięła. Kobieta, a ubrana po męsku, z mieczem na plecach. Kim ty właściwie jesteś? Najemniczką? Po prostu dużo podróżuję, a nie zawsze trafia mi się takie doborowe towarzystwo. No, dobrze gada. Za towarzystwo! To rozumiem. Piję jak chłop,
Na szermierce się zna? Dzika ubić potrafi? Zuch, dziewczyna! Dobra, dobra. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? Że mnie konno pokonasz? Jasne. O co? O tę karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Co się stało? Strach cię obleciał? Nie. No to o co chodzi? Ten koń należy do mnie. Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też. Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. Już świta. Gotowy? Jak nigdy. Ścigamy się do wieży. Na koń! Dalej, Ciri! Nie przynieś nam wstydu! Wichernie, dziewczyna. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. Dzięki. Co to? Szansa na dogrywkę. Wrzasnęła jak oszalała i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I? Udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, co stało się później... Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Pracuję nad tym. Coś bez sukcesów. Wcześniej nie brałem pod uwagę, że się rozdzieliły. Ale spokojnie, znajdę i Annę. Bywaj. Białowocy.
jakie grzechy będą. Jedź, płotka! Gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Ruszę! Zabijecie, skurwysynu! Nie dajcie mu odetchnąć! No, kurwa mać! Tempo! Tempo! O. Yeah.
Naprzód! Możesz jeszcze się poddać. Jeszcze? Nie dajcie mu odetchnąć! Mamy go! Mamy, kurwa! Co ci się stało? Kamieni to i ona nie napiecze. Nie gadajcie, ta nowa nie jest taka zła. Powyrzeka, powyrzeka, ale jak trzeba, to pomoże. Czara mi się nie tego dobrego. Ja wiem, że to jest nie za czarownica niby. Trzeba by go drugi raz do czarownicy posłać, może by go z lenistwa wyleczyła. Witajcie, matko. A witajcie, panie. Czegoś wam potrzeba? Mam sprawę do waszej czarownicy. Nie wiecie, gdzie ją znajdę? I ja to tam do niej nie chodziłam, ale mojego chłopa spytajcie. W zeszłym tygodniu tak go w krzyżu postrzykło, że się prawie ruszać nie mógł. A od czarownicy wrócił zdrowiuteńki. Gdzie go znajdę? Pewnie w obejściu siedzi. Nic go już nie boli i tak się leni. Poszukałby brusznicy, żeby dzieciakom głodne gęby zapchać. Marynin chłop to umie o rodzinę zadbać. Nałapał szczurów wodnych i mieli jedzenia na parę dni. Witajcie. Podobno wiecie, gdzie szukać miejscowej czarownicy. A kto tak powiedział? Twoja żona. Głupie babsko. Ostawcie mnie w spokoju, a mojej baby nie słuchajcie, bo bredzi. U nas już dawno żadnych czarownic, znachorów i mądrych bab nie ma. Może za parę koron zmienisz zdanie? No, skoro tak, to już wam powiem. Przy wiosce znajdziecie mały staw, co to od niego ścieżka odchodzi. Pójdziecie bez tej ścieżyny, aż natraficie na samotny kamień. Obejdziecie go i skręcicie w prawo ze ścieżki w las. Szukajcie rozwalonego wózka, to tam. Dzięki.
Tylko nie ukrzywdźcie jej, panie. My tu słyszeli o takich jak wy. Jak wy? To znaczy jakich? No, takich, co to czarownice chcą palić. Łowcy czarownic tu byli? Nie, ale się o nich słyszy. Jak was, panie, zobaczyłem z tymi mieczami, tom od razu pomyślał, ło, to jednak prawdę powiadali. Jestem wiedźminem, nie łowcą czarownic. A to nie to samo? Nie. Nic nie zrobię waszej czarownicy, możecie być spokojni. Oj, to dobrze, panie. Ona niedawno tu nastała, ale mądra, że strach. I nawet nie brzydka, jeśli kto lubi takie chude. Dziękuję za pomoc. Bywaj. Koło jeziorka miał być wielki kamień. Kamień jest. Teraz na prawo do porzuconego wozu. Wóz, czyli chata wiedźmy, jest gdzieś w pobliżu. Pani pomoże. Krowina harczy i sklepiska już nie wstaje. Z chrapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu, albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Zbierzasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę. Do czysta. Jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. Pani dzisiaj niełaskawa. Trzeba przyjść jutro. Nie gadajcie na nią, bo się zemści. Jest tu ktoś? No i gdzie ona się podziała? Udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. Udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. Czarci krąg nakreślony kredą. Takich cacek nie widuje się w Velen. Ma silną aurę. To artefakt, albo... A więc tutaj zniknęła. No, no. Ładnie tu. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem na górze, nie kręcę się.
Witaj, Wiedźminie. Tu masz plamkę. O, gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie, mam sprawę. Odwróć się i poczekaj. Keira Metz w samym sercu Velen. Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po 100-kroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Masz jakieś wieści o czarodziejkach z Loży? Nie. W tych czasach bezpieczniej nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie, ani kto będzie słuchał. Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza, podziwiam malownicze plenery. Może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Geralt. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak, mam na myśli nową pasję Radowida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. Wybrałaś sobie dziwne miejsce na kryjówkę. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Nilfgaard. Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. Radowid i Emhyr różnią się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do Loży Czarodziejek, a ja należałam do Loży. Jak się czujesz w roli wiejskiej czarownicy? Koszmarnie. Nie cieszy cię bezgraniczny szacunek i zaufanie okolicznych chłopów? Oni podziwialiby każdego, kto potrafi zrobić maść na hemoroidy. Długo to już jesteś, co? Wystarczająco długo, żeby zacząć gnić. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Wróćmy do tematu. Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Podobno weszła w zatarg z miejscową czarownicą. Ktoś naopowiadał ci bajek. Tutejsze dziewuchy nie ośmieliłyby się ze mną zadzierać. Ona nie była stąd. Coś kręcisz, Geralt. Jeśli mam ci pomóc, powiedz mi, o co ci chodzi. Kogo szukasz? Chodzi o Ciri. Ciri? No tak. Teraz rozumiem, skąd te tajemnicze miny. I mówisz, że miała jakiś problem z czarownicą. Czyli jej nie widziałaś? Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopkę. Co o niej mówił? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Ofiaruję ci moją dozgonną wdzięczność. To nie tak mało, ale jako że często pakujesz się w kłopoty, być może powinnam zażądać zaliczki? Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, chodzi o Ciri.
Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek, tylko elf i czarodziej. Co elfi czarodziej robił w Velen? Cóż, oczywiście próbowałam go wszystko wypytać. Oczywiście. Ale wiesz, jakie są elfy. O wiele częściej zadawał pytania, niż na nie odpowiadał. Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaję. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym elfem niedokończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Poza tym ja też chcę zobaczyć się z Ciri. Wiem, że pomyślałeś o tym samym. Ona może już tam być. Możemy wyruszać? Tak, chodźmy.